Jestem w Wilanowie, w pałacu króla Jana III Sobieskiego, w którym mieszkał ze swoją ukochaną żoną Marysieńką. Przyjechałam tutaj, bo mam dzisiaj urodziny, jest 6 lipca i mam randkę sama ze sobą. To taki wyjątkowy sposób na uczczenie właśnie tego dnia. Mąż jest w pracy, syn w przedszkolu, więc mam chwilkę dla siebie i przyjechałam nad kawą pokontemplować życie. Na refleksję przyjechałam i zastanowić się nad przyszłością. Co robić, aby nie zmarnować życia? Jak dokonywać w tym życiu dobrych wyborów? Ja już rzucałam pracę na etacie, pozbywam się intratnych propozycji współpracy. Czy warto było? Czy dobrze robiłam? O tym dzisiejszy film. Zapraszam Cię na krótką pogadankę. Okej, znalazłam zaciemnione miejsce, mogę usiąść, porozmawiać, zdjąć okulary, bo przy tym słońcu mówienie bez ciemnych okularów byłoby niemożliwe. Za mną w tle pałac na Wilanowie warszawskim, tu widzę, że jakieś dziecko trochę tam z tyłu podpłakuje, mama z nim idzie, a ono siedzi w wózeczku. Przypomniały mi się czasy, gdy sama tu z moim synem przychodziłam, bo ja tutaj w okolicy niedaleko mieszkam. No i Wilanów to jest takie w ogóle dla mnie wyjątkowe miejsce, ponieważ tutaj przychodziłam 15 lat temu na randki z moim jeszcze wtedy nie mężem, chociaż mieszkałam na drugim krańcu Warszawy, to jednak to miejsce zawsze nam się bardziej podobało. Później zamieszkaliśmy, okazało się, że kupujemy mieszkanie w okolicy i zamieszkaliśmy tutaj, nie wiem czy przez przypadek, chyba nie w tym sąsiedztwie, ja w przypadki nie wierzę, ale okej, tak po prostu wyszło, bardzo się cieszę, że mam właśnie takie sąsiedztwo. I dzisiaj na 6 lipca usłyszałam u ojca Adama Szustaka na kanale Langusta na Palmie, bardzo ciekawy wstawak był o zupie. On powiedział coś takiego, że zupa jest tylko jedna, jak wystygnie, no to już jej nie będzie. Nie będzie drugiego dania. To chodzi o to, takie przesłanie tutaj zaserwował, że mamy tylko jedno życie. Jak nam wystygnie i zbliżymy się do śmierci, to drugiego nie będzie. No to bardzo mi dało to do myślenia, dlatego że on powiedział coś takiego, żeby żyć, i ja też zawsze to powtarzam, ja też sobie zawsze zdaję z tego sprawę, żeby żyć tak, jakby każdy dzień był twoim ostatnim dniem na tym świecie. Dzisiaj w dniu urodzin moich szczególnie to do mnie dociera i chciałam ci też troszkę o tym poopowiadać, podzielić się z tobą moimi pewnymi doświadczeniami, bo no, za mną już sporo i lat małżeństwa i życia trochę, a myślę, że jeszcze dużo przede mną i pewnie inaczej będę mówiła za 10 lat, ale dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień. Jak sobie każdego dnia zdaję sprawę z tego, że to może być mój ostatni dzień. Ja nie wiem, kiedy nastąpi mój koniec, kiedy Pan Bóg do siebie wezwie. Ja tego nie wiem. To może być tak, że może mi pewnego dnia spaść cegła na głowę i mogę tego nie przeżyć. Życie jest tak kruche, mogą na nas spotkać choroby, spaść jakoś nieoczekiwanie, że my nigdy nie wiemy. I zawsze sobie rano, jak się wstaje, warto sobie zdawać sprawę z tego, i co by się stało, gdyby to byłby mój, twój ostatni dzień życia. Co byś zrobił? No bo ja, wiedząc, że to jest dzisiaj mój ostatni na przykład dzień życia, pobyłabym chwilę spokoju sama ze sobą, spędziłabym też czas na modlitwie, na kontemplacji i pobyłabym też z moimi bliskimi. To jest taki priorytet, to są najważniejsze rzeczy i wiem, że pod koniec życia, jakbym była świadoma i umierała, to wydaje mi się, żebym nie żałowała, że tak pożytkowałam mój czas i tak go spędzałam. Ale patrząc tak globalnie, patrząc na siebie holistycznie, no to warto sobie zdawać z tego sprawę, że mamy życie tylko jedno, to też sugerował właśnie ojciec Adam Szustak w filmie o zupie, o tym, że jest tylko jedna zupa, że jak wystygnie, to nie będzie drugiej i nie ma co czekać, żeby żyć pełnią życia. To nie jest taka głupia gadka motywacyjna, tylko ja mam to na myśli, że żyć pełnią życia, żeby żyć w zgodzie samemu ze sobą. Ja jestem taką osobą, która całe życie poszukuje prawdy. Poszukuje prawdy sama o sobie, poszukuje prawdy o innych, poszukuje prawdy o świecie. No, w życiu też zajmowałam się dziennikarstwem i wiem, że ta prawda nie jest taka
za bardzo oczywista czasami. I musiałam zmienić lokalizację, ponieważ przyszła jakaś wycieczka i zrobiło się bardzo warto. Ale tutaj też jest fajne miejsce nad wodą. Pałac w Wilanowie właśnie leży nad wodą w takim pięknym parku, więc może jest jeszcze przyjemniej. Tutaj ptaszki śpiewają i ćwierkają, więc może to będzie słychać. Wracając jakby do wątku, który ciągnęłam. Całe życie staram się działać w zgodzie ze sobą, w zgodzie z prawdą i słuchać przede wszystkim. I do tej pory się nie zawodzę, choć raz poczułam, że niesłuchanie siebie, robienie coś, czego być może oczekuje otoczenie, wcale się nie sprawdza, w moim życiu się nie sprawdza, być może w twoim. O co chodzi? Ja studiowałam prawo, poszłam na studia prawnicze i trochę to tak było, że trochę to było, nie będę ukrywała, z kalkulacji, a będę miała pewną pracę, pewna, pytanie co to jest ta pewna, będę się realizowała, tu wiecie, prestiż, przez bibułkę, garsonki i te sprawy. No i poszłam na te studia, skończyłam. Studia może same w sobie nie są jakieś pasjonujące, tam jest dużo teorii, aczkolwiek teraz z perspektywy czasu widzę, że jednak one mi dużo dały, dużo takiej wiedzy, dużo bazy. Ale jak poszłam jeszcze na studia, do takiej pracy typowo prawniczej i myślałam sobie, że no prestiżowa, fajna praca, to będzie turbo, będę dużo zarabiać, robić karierę, spinać się po szczeblach korporacji i tak dalej. No i okazało się, że nie tędy droga. Okazało się, że w moim przypadku to się nie sprawdza. Ja się niezbyt dobrze czułam w tej pracy. Okazało się, że przewracanie papierów, bo de facto wtedy do tego sprowadzała się ta praca, albo pisanie tylko różnych pism, to mnie wcale nie pociąga. Ja pracowałam i w korpo, i w kancelarii przez pewien czas, że to nie jestem ja. Ja po prostu czułam się tam każdego dnia, jak szłam rano, jakbym sobie jakąś pętlę na szyję zakładała i stwierdziłam, że ja tak dalej nie mogę i po prostu z tamtą pracą się rozstałam. I później po studiach wiedziałam, że jednak, że ja już nie pójdę w typową ścieżkę prawniczą. Tak trafiłam w dziennikarstwo prawne, a później w mediację, później w trening mentalny i tak dalej. To było to. Ja czułam, że ja chcę służyć innym, na przykład tym, że będę słowem coś dawała, pisaniem swoim i wiedziałam, że do tego mam talent, ale też chcę służyć innym właśnie taką pomocą, takim wsparciem. Stąd pewnie później się wzięły mediacje i trening mentalny. I to okazało się dobrym wyborem. Dlatego ja właśnie całe życie szukam prawdy o sobie. Wiem, że jak człowiek robi w życiu to, do czego ma jakieś naturalne predyspozycje, talenty, niektóre rzeczy da się wypracować, to nie jest tak, że talent to wszystko, to jest wtedy szczęśliwszy. Pewnych rzeczy pieniądze nie są w stanie zastąpić i ja się na swoim przykładzie o tym przekonałam, tylko satysfakcję daje ci to, co lubisz robić, co kochasz, w moim przypadku tak jest, być może w twoim też tak jest, ale też jeśli widzisz, że to przynosi wymierny, realny efekt innym, że ty pomagasz. Ja teraz traktuję tutaj bycie na YouTubie, na social mediach, pisanie książek moich, mediowanie, trening mentalny, prowadzenie jako służbę. To jest swoista służba ode mnie, dla ciebie. To jest to, jak czuję, że służę w mojej rodzinie, opiekuję się moim mężem, opiekuję się moim dzieckiem, tak czuję, że też służę tutaj tobie, dzieląc się moją wiedzą, przekazując ci różne historie czy inspiracje. Ja mam takie poczucie satysfakcji i teraz jestem na takim etapie w życiu, kiedy podjęłam dość ryzykowne decyzje, ponieważ pożegnałam jedną taką współpracę, dość intratną, ale już nie przynoszącą mi satysfakcji. Ja już tego nie czułam po prostu. I poczułam, że pieniądze to nie wszystko, oczywiście, i że ja się duszę po prostu już w tym obszarze, w którym działałam. To był trochę dziennikarski obszar. Nie rozstaję się z tym całkowicie, bo jestem nadal osobą gdzieś piszącą też do mediów, ale jakby skręciłam w innym kierunku i bardzo, bardzo się cieszę z tej decyzji, jestem spokojna, ale to była przemyślana decyzja, przemodlona, przekalkulowana też przy wsparciu męża, moich bliskich. Właśnie dzięki temu też robię, idę za głosem sumienia, robię to, co czuję, bo mam wsparcie od nich. To jest bardzo, bardzo ważne i jestem teraz też w takim momencie, gdzie świętowaliśmy niedawno 12. rocznicę ślubu z moim mężem i po prostu wiem, jak ważne jest to wsparcie bliskich osób. I decyzja o tym 12 lat temu, jak wychodziłam za mąż za mojego męża, a 13 lat temu, jak przyszedł z oświadczynami, była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu i to też była taka jedna z najprostszych decyzji. Ja nie miałam tutaj wątpliwości. Oby takich więcej decyzji sobie w moim życiu życzę i tobie też, takich prostych, łatwych, bez wątpliwości. Bo my
podejmujemy decyzję, ja podejmuję, być może ty podejmujesz, i my często nie wiemy, jakie będą tego konsekwencje. No po owocach poznacie, po owocach się poznaje, i być może ty też nie wiesz, jak się wahasz, jakie decyzje podejmujesz. No na tym polega życie, to jest ryzyko. Jak to się mówi, jest ryzyko, jest zabawa, ale dzięki temu, że ty podejmujesz odważne decyzje, być może idziesz w tym kierunku, i ja wierzę, że idę w tym kierunku, w którym mnie Pan Bóg prowadzi, żeby służyć innym najlepiej, jak potrafię, swoimi możliwościami, talentami, umiejętnościami, i być może ty w tym kierunku będziesz zmierzać, jeśli zaczniesz słuchać siebie. Człowiek, który robi w życiu to, co lubi, jest szczęśliwszy, bardziej usatysfakcjonowany. Wiem to sama po sobie. Ja pracowałam z ludźmi kiedyś, którzy pracowali po 20, po 30 lat w tej samej pracy i tylko narzekali. I ja sobie powiedziałam, że ja tak nie chcę. Nie chcę być taką sfrustrowaną, zgorzkniałą osobą. Chociaż to byli też cudowni ludzie, i tutaj ich nie neguję. Mam cudowne wspomnienia, ale i to nie jest też tak, że niektóre osoby nie miały możliwości zmiany pracy. Niektóre z nich się bały po prostu, bo możliwości finansowe tam były. Niektóre osoby się boją podejmować takich ryzykownych decyzji, a mnie zawsze strach, ja też się boję. Ja też nie będę ukrywała, ja się boję, ale robię. Tylko że ten strach działa na mnie tak, że ja sobie pomyślę, co najgorszego może się stać. Ufam sobie, tak? A jak sobie ufam, to jak upadnę, to się podniosę. A jak się nie podniosę, to sobie poleżę. Poleżę, pomyślę i wstanę dalej. I będę szła dalej. Po prostu mam takie zaufanie do siebie, i to jest odwaga. I wiem, że mam takie otoczenie wspierających mnie osób, którzy mi w tym pomogą. Na przykład też uważam, że jedną z najlepszych decyzji w moim życiu było to, że byłam z moim dzieckiem do 3 roku życia. Ja wtedy trochę pracowałam, to był taki quasi urlop wychowawczy, ale jednak nietypowy. Myśmy nie zdecydowali się oddać do żłobka z mężem. I to była jedna z najlepszych decyzji, bo ja widzę, jak to procentuje teraz, widzę, jaką mam więź zbudowaną z dzieckiem, ale ja tutaj w ogóle nie neguję mam, które idą do pracy po macierzyńskim. Dziecko idzie do żłobka, są też dobre żłobki teraz, czy oddany jest pod opiekę jakiejś opiekunki. Są różne rodziny, dzisiaj nie ma jednego modelu rodziny, że to się sprawdzi, że mama będzie na wychowawczym, nie będzie pracowała, tylko tata będzie zarabiał. Czy tak samo w niektórych przypadkach nie sprawdzi się, być może niektóre mamy będą się źle czuły z tym, jak wrócą do pracy, a będą czuły wyrzuty sumienia, ponieważ dziecko oddały komuś pod opiekę. Nie ma tutaj jednego dobrego rozwiązania, każda jest rodzina inna i każda musi dostosowywać to do swoich potrzeb i możliwości. Ja tu wspieram kobiety właśnie w takim podejściu. Natomiast sama jestem bardzo zadowolona z tej decyzji. Oczywiście są decyzje, których teraz trochę żałuję. Ja na przykład, jak studiowałam prawo, zaczęłam studiować też polonistykę. Tylko że ja tą polonistykę zostawiłam szybko, ponieważ ciężko było to pogodzić. Tam było bardzo dużo zajęć, a teraz widzę, jakby w niektórych aspektach ta polonistyka mi się przydała. No bo ja jednak piszę dużo. Chociaż mam grono korektorów, z którymi współpracuję, ale to jest coś takiego, gdzie poszłam w to za głosem serca, a później jednak to rzuciłam, bo nie dało się tego pogodzić. Także tutaj bardzo, ale to bardzo ważne jest słuchanie samego siebie. Nagle wiele dróg się przed tobą otworzy. Nagle okaże się, że coś, co stało się, co było niemożliwe, nie mogłeś otworzyć pewnych drzwi, nie mogłaś wyważyć pewnych drzwi, nagle one się otwierają i przed tobą jest ocean możliwości. Właśnie tak się robi, jak idziesz w tym kierunku, do którego zostałaś stworzona. I oczywiście na tej drodze bardzo ważne jest to, o czym mówiłam, to zaufanie do siebie, ta taka samoakceptacja. Ja się też tego całe życie uczę. Ja byłam osobą, która miała bardzo duże kompleksy. Jako nastolatka przepłakałam nad swoimi kompleksami. Miałam kompleks na punkcie swoich zębów, bo ja miałam duże diastemy później. Oczywiście kilka lat noszenia aparatu zrobiło swoje, wyprostowało sytuację, ale dużo, naprawdę dużo łez wylałam i wstydziłam się tego bardzo. Miałam taki czas, że w ogóle się wstydziłam odzywać na lekcjach w szkole i tak dalej, bo miałam właśnie kompleks na punkcie zębów. I ta moja taka przemiana w kierunku samoakceptacji siebie, pokochaniu swoich zalet, ale też zaakceptowaniu wad, słabości, trwała latami. Teraz jestem usatysfakcjonowaną 36-letnią kobietą, która jest siebie świadoma i myślę, że jeszcze dużo drogi do przebycia przede mną. Mam taką nadzieję, o ile Pan Bóg da sił, i dużo jeszcze doświadczeń,
te doświadczenia, które miałam do tej pory w życiu, bardzo mnie zbudowały i to też jest taka jedna rzecz, że wiem, że trudne doświadczenia są po coś. Jeśli masz trudności w swoim życiu, to wiedz, że z nich może wypłynąć jakieś dobro, tak jak wypłynęło dobro z moich trudów. Nie żałuję niczego. Mogę to dzisiaj powiedzieć. Nie żałuję niczego. Jeszcze droga taka pewnie jeszcze pełniejsza do pokochania siebie jeszcze przede mną, ale dzisiaj akceptuję siebie taką, jaką jestem, ze swoimi wadami, zaletami i po prostu pielęgnuję w sobie to piękno, które mam. Robię to, do czego jestem stworzona, powołana. Służę innym poprzez moje książki. A propos, teraz są w promocji książki o relacjach, o związku. Droga do szczęśliwego związku i szanuj siebie innych jak najlepiej jak potrafisz. Możesz je kupić w promocji, w promocyjnej cenie letniej. A ja służę. Czuję, że przez te książki służę innym. Daję wiedzę tobie, daję inspirację i no wiem, że to jest coś dobrego. Wiem, że w tym kierunku mnie popchnął Pan Bóg i też nie czekałam z napisaniem książki na najlepszy moment swojego życia, bo ja wiem, że takie momenty nie nadchodzą, tylko po prostu wzięłam się za pisanie, kiedy miałam niemowlaka pod opieką. Myśmy mieszkali wtedy w Pradze, mój mąż dużo pracował, ale pierwszą książkę właśnie w takich okolicznościach napisałam. I wiem, że jak się czegoś bardzo chce, to się znajdzie możliwości, żeby to uczynić, co wcale nie oznacza, że to będzie proste. Tak, czasami jest trudno, decyzje różne bolą, kosztują stresów, nerwów i tak dalej. Ale jeśli czujesz spokój wewnętrzny, tak jak ja teraz ze swoją zmianą, czuję się dobrze z tym i te ptaki, które mi tu ćwierkają, tylko uświadamiają mnie w tej decyzji. Jeśli czujesz się dobrze, to w dobrym kierunku kroczysz. A jeśli na przykład chodzisz do swojej pracy albo masz relację z jakąś osobą, która wydaje ci się toksyczna, ale nie wiesz na pewno i przed spotkaniem z tą osobą albo przed spotkaniem, przed pójściem do pracy czujesz ścisk w żołądku, to znaczy, że coś się dzieje złego, że coś tam jest nie halo. To jest może sygnał, być może powinna zapalić się czerwona lampka, że coś z tą pracą warto zrobić albo coś z tą toksyczną relacją zrobić. W naszych jelitach mówi się, że tam jest drugi mózg teraz, że to, co się tam odczuwa, to jest dla ciebie jakiś sygnał, że być może coś z tym należy zrobić. To by było na tyle dzisiaj ode mnie. A tymczasem miej się najlepiej. Życzę ci pięknego dnia, dobrych wakacji. Jeśli uważasz ten film za wartościowy, to zapraszam do subskrybowania tego kanału, obserwowania mnie na Instagramie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!